Gateway to the Emirates to wiodący temat szczytu World Commerce Summit, zorganizowanego w Warszawie, w ramach którego polscy przedsiębiorcy i inwestorzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z inwestorami Bliskiego Wschodu i Afryki. We came here together with the private sector and agriculture and food processing to explore the opportunities here in this country specific and the region in general. And our first impression till now, it's very good. There might be a good chance to do a business here and we can do something also there. Szanse na tych rynkach dla polskich przedsiębiorców są ogromne. Po pierwsze, Polacy muszą dywersyfikować swoją działalność. My nie możemy być zależni wyłącznie od handlu na przykład z Rosją, z Niemcami, z Chinami. My musimy mieć wielu partnerów, aby w razie takich przypadków jak na przykład embargo w Rosji, móc przekierować nasz eksport, import na inne rynki. Poza tym, my musimy też się uczyć globalizacji. W tej chwili polskie firmy są stosunkowo małe i muszą konkurować z ogromnymi korporacjami. To jest niemożliwe, żeby duża korporacja urodziła się na rynku polskim, czy się ograniczała do rynku polskiego. Jeżeli firma chce być duża, chce czy nie chce, musi wychodzić za granicę. Sytuację polityczną, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, to trzeba pamiętać o tym, że to nie są regiony jednorodne. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, pamiętajmy, że mamy tam kilka bardzo stabilnych krajów, politycznie, wewnętrznie. To jest Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i Emiraty. To są kraje, do których z powodzeniem można inwestować, gdzie z drugiej strony pamiętamy o tym, że takie kraje jak Syria czy Irak cały czas cierpią na konfliktach wewnętrznych. Jeżeli zaś chodzi o Afrykę, to moim zdaniem tutaj opinia, jaką mamy w Europie w ogóle, bo to nie tylko w Polsce, jest bardzo przesadzona, bo pamiętajmy, że prawdziwe konflikty w Afryce to jest głównie południowy Sudan i Somalia. Natomiast w większości krajów afrykańskich mamy w miarę polityczny spokój, a przede wszystkim to są szybko rozwijające się gospodarki i tam rządy też są nastawione na biznes. Więc w tym sensie ta sytuacja jest dużo bardziej sprzyjająca dla biznesu, mówię, niż ta medialna. Looking at Poland is looking at the future of Europe. Poland really represents the future of Europe and how it should go. Not only with the dynamism of the market, but also how the market really spill over to many areas of economy on Europe in terms of participation of that very good contribution to the European economy, as well as the potential of growth to really new markets around the world. It's not only the manufacturing hub, but also the IT and tech hub that is really having a lot of things to really, I think Europe should be proud of. Such market stability and hard-working people behind it to really make it even more successful in the future.